Seksualność osób niepełnosprawnych nadal stanowi taki temat tabu. Czasami wywołuje u nas pewien dyskomfort, może i niepewność. Chciałabym, żeby ten temat w dniu dzisiejszym został dla Państwa, dla rodziców, dla nas przybliżony. Poproszę do nas Panią Annę Pulian-Laudańską, tak się zastanawiałam, czy nie przykręcę takie jej nazwisko, bardzo trudne. Panią psycholog, certyfikowaną psychoterapeutkę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, seksuolożkę i wykładowczynią akademicką. Oddaję Pani Annę. Dzień dobry, witam Państwa. Miło spotkać się z Państwem i móc troszeczkę przybliżyć ten temat seksualności. I myślę, że to, na czym ja się skupię podczas tego wykładu, to na pewno na trochę jakiejś porcji wiedzy, głównie po to, żebyście Państwo pozyskali takie rozpoznanie pod tym kątem, czy my tutaj mamy jakieś specjalne zadania do zrobienia i czy my w ogóle możemy mówić o specyfice seksualności osób w spektrum autyzmu czy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ale nim do tego przejdziemy, to poproszę Was o to, żebyście wyjęli swoje telefony i wspólnie zrobimy bardzo szybkie badanie opinii publicznej. Tak, i jest tam kod. Wyświetliło się okienko do wpisania kodu. Przepiszcie Państwo ten kod, który się tu wyświetla. Ja go przedyktuję. 81 83 67 72. I trzeba zatwierdzić submit. Mamy to? Dobra, to jeszcze chwila. Osiemdziesiąt jeden, 83, 67, 72. Dobra. I teraz ja sobie też... Jesteśmy, już widzę, że są dwie osoby. Jeszcze raz, 67, jesteśmy? Tak. Super. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. No. I pierwsze pytanie, na które chciałabym, żebyście Państwo wpisali swoje dowolne skojarzenia, myśli, to co słyszycie, z czym się spotykacie, a które będą odpowiedzią na takie pytanie. Co ludzie mówią, myślą o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i osobach ze spektrum autyzmu? Wszystko, co słyszycie, czy wszystko, nie możecie zapisać, to są trzy miejsca, ale takie myśli, przekonania, które Państwo znacie. Proszę, wpiszcie. Super, mamy już pierwsze. Że jest ona problemem, że w ogóle seksualność nie istnieje, że osoby, o których rozmawiamy, są pobudzone seksualnie, rozumiem, w nadmiarze, że okej, że jej nie ma, że to trudny temat, że są to osoby niezdolne, domyślam się, że do w ogóle zajmowania się tym obszarem swojego życia, rozbudzone seksualnie, albo że ona się pojawia w bardzo niewielkim stopniu, pojawił się głos, że jest to ważny temat, że jest ona duża, że popęd jest duży. Okej, napływają jeszcze odpowiedzi, że jest dziwna, że boimy się jej skutków, że rodzi lęk, boimy się też tych osób. Okej, czyli mamy takie spektrum od tego, że jej w ogóle nie ma, po to, że ona jest na pewno dziwna, dziwaczna, dewiacyjna, niepożądana i rysuje nam się taki obraz osoby, która osoby z niepełnosprawnością, osoby ze spektrum, która generalnie będzie bardzo rozbudzona seksualnie. Okej, pójdźmy jeszcze do drugiego pytania. Jak sądzicie Państwo, skąd bierze się takie myślenie? Stereotypowość, niewiedza, lęk z telewizji, przekaz z ust do ust,
tego, że jest to temat wstydliwy. Z braku wiedzy ponownie. Też z obserwacji. Pojawia się też tabu. Z braku edukacji. Okej, czyli właściwie Państwa odpowiedzi też moglibyśmy sobie tak bardzo roboczo ubrać w takie kategorie tego, że mało wiemy na ten temat, czy rozumiem, nie wiemy, co jest normą, a co nią nie jest. I też to, co tutaj już padło, wydaje mi się niezwykle ważne, jeśli w ogóle, dziękuję w ogóle za skorzystanie z telefonów, już nie będą nam potrzebne, dziękuję. Żeby w ogóle wejść w ten temat seksualności osób z niepełnosprawnościami, warto jest, żebyśmy chwileczkę poświęcili temu, co my słyszymy mówiąc seksualność. No i pewnie, gdyby było trzecie pytanie w ankiecie, to byśmy sobie to opisali, ale streszczę z różnych moich doświadczeń, z tego, jak pracuję z grupami, co nam zazwyczaj wychodzi, że to, gdy my mówimy seksualność, to zazwyczaj większość z nas widzi i słyszy pierwsze cztery litery, czyli seks. I już nie wiemy, co jest w tej ualności, co to tam siedzi, nie? A siedzą tam różne rzeczy, bo siedzą tam emocje, siedzą tam aspekty związane z kobiecością, z męskością, z relacjami, z bliskością, z czułością, z asertywnością. Siedzi tam też pornografia, siedzi tam też seksualizacja. Oczywiście, że siedzą tam też potrzeby seksualne, zachowania seksualne, przytulanie, pocałunki, masturbacja, współżycie, to też tam jest. Natomiast gdy dodatkowo chcemy, i teraz zobaczcie Państwo, gdy my chcemy tę seksualność przyłożyć do osób z niepełnosprawnością albo ze spektrum autyzmu, to już robi nam się bardzo ciężko. I to jest to pierwsze pytanie, które nam to pokazało, że no, nie mają tej seksualności, bo w domyśle seksu nie uprawiają, albo bardzo byśmy nie chcieli, żeby ten seks uprawiali, bo będzie to dla nas kłopot. Więc jak tu właściwie zajmować się tym tematem, a jak tu pomyśleć o tym, jak ja właściwie mam wspierać rozwój psychoseksualny, co ja mam z nim zrobić, jak raczej będę myśleć, czy być może noszę w sobie takie przekonanie, że jego nie powinno być, nie? Więc to, co jakoś chciałabym, żebyśmy na wstępie, czy może jakoś tak poszli tą drogą myślenia, to to, że ta seksualność jest, dlatego że seksualność to jest chociażby nasza płeć, a każdy z nas ją ma, mamy ją już w rozwoju płodowym. Określamy się często gdzieś na spektrum od kobiecości do męskości, oczywiście są osoby, które nie określają się swojej płci, ale dalej są seksualne w różnych innych wymiarach. Realizacji swoich potrzeb, bliskości, tego, z kim chcą wchodzić w związek, z kim nie chcą wchodzić w związek, więc nie możemy powiedzieć, że seksualności osoby, o których my dzisiaj rozmawiamy, które poświęcamy najwięcej czasu, nie mają. Więc to jest jakby punkt numer jeden, od którego wychodzimy. Tak, seksualność jest i to, co wiemy i to, co Państwo tutaj wpisaliście, pokazuje nam, jak jest to trudny temat, bo po pierwsze, myślę, że do tego potrzeba dużo szacunku też takiego ze zrozumieniem samych siebie, że każdy z nas wychował się w jakimś środowisku rodzinnym, kulturowym, społeczeństwie i mamy wszyscy różne mity, przekonania, własne doświadczenia i tak dalej. I to z nami żyje, z tym jesteśmy i to świadomie lub nieświadomie przekazujemy swoim dzieciom, czy rzutujemy na naszych podopiecznych, bo to jakby myślę sobie, że specjalistów wcale tutaj nic nie różni od rodziców, jakby każdy z nas ma swoje przekonania i warto o tym wiedzieć. Natomiast to, czego potrzebujemy też, żeby móc walczyć ze stereotypami czy przekonaniami, to wiedza. I dziś troszeczkę takiej wiedzy Państwu zaproponuję. Okej, tylko sobie wrzucę pokazik. Dobrze. Dobrze. Jaka jest specyfika rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale tutaj też możemy spokojnie dołączać osoby ze spektrum. To, co na pewno różni rozwój psychoseksualny osób dzieci, nastolatków w normie intelektualnej czy bez kłopotów neurologicznych, czy jakby, które nie są w spektrum,
spektrum autyzmu, to to, że możemy zaobserwować na pewno takie kłopoty u tych osób ze zrozumieniem własnej seksualności. To jest też to, co mówiła wcześniej pani, która powiedziała, że chyba przede mną, niestety nie zapamiętałam jej nazwiska, która mówiła nam o tym, że trudno jest rozumieć siebie, swoje przeżycia, swoje myśli, czyli mamy te kłopoty w obszarze mentalizacji. W związku z tym też to, co się dzieje z moim ciałem, jakie impulsy płyną z mojego ciała, jest dla mnie trudne do zrozumienia spontanicznie, nie? I to jest na pewno coś, co powiedzmy jest tą specyfiką u naszych podopiecznych. W związku z tym trudniej jest rozumieć zmiany związane z dojrzewaniem, reakcje ciała, doznania, które też często ciało staje się bardzo, w ogóle ciało sensualne i zmysłowe od maleńkości, no ale też w okresie dojrzewania pod wpływem hormonów jest dużo więcej odczuć również z genitaliów płynących, pojawia się podniecenie i zupełnie trudno jest sobie z nim poradzić i je zrozumieć, nie? Mamy też trudności w obszarze uczenia się tych nowych umiejętności, czyli chociażby kwestie związane z zmianą podpaski, z goleniem zarostu, goleniem owłosienia, że to są, że ma takie obszary związane z rozumieniem i z umiejętnościami, jak również z normami społecznymi, gdzie dane zachowanie mogę wykonywać seksualne, a gdzie ono nie powinno się pojawiać. Nie? I że jakbyśmy sobie to porównali z rozwojem psychoseksualnym dziecka w normie czy nastolatka potocznie w normie, To, co jest specyfiką tego rozwoju, to to, że te normy społeczne, powiedzmy około 6-7 roku życia, wejdą. W takim znaczeniu, że około 7 roku życia pojawia się spontaniczne takie uczucie zawstydzenia też nagością i dziecko samo rozpoznaje, że generalnie ono już nagle nie będzie biegać, nawet jeśli radośnie hasało dotychczas. Oczywiście to jest umowna granica, te 7 lat, to nie znaczy, że każdy 7-latek, pyk, 7 rok życia, skończył się 6 i mamy wszystkie 7-latki, które nie biegają w ogóle bez bielizny. Tak też nie jest. Natomiast u dzieci, które mają trudności w obszarze poznawczym i też emocjonalnym, to spontanicznie nie przyjdzie. Tutaj potrzeba naszej pracy i wysiłków wkładanych w to, aby pomóc tę normę uwewnętrznić. No i wyćwiczyć. To, co też widzimy, co potwierdzają badania, ale też oczywiście obserwacje, to, że możemy mówić o pewnym braku harmonii pomiędzy tempem rozwoju biologicznego, umysłowego, uczuciowego, duchowego czy behawioralnego. Ten duchowy też możemy zamienić na emocjonalny. Czyli to jest na przykład taka sytuacja, że mamy dziecko z jakimiś szczególnymi potrzebami w obszarze poznawczym, czy też jego rozwoju społecznego, które ma 6 lat, czy 8 lat i jest dopiero na etapie rozwoju psychoseksualnego 6-latka, czy nawet 4-latka, czyli takiego ekshibicjonizmu dziecięcego, nie, to wszystko, co na tym etapie jest normą dla dzieci. I możemy obserwować na przykład u takiego 10-11-latka, ale również u nastolatków, w szczególności jeśli myślimy o dzieciakach z niepełnosprawnością intelektualną, które nigdy tej edukacji nie miały, z którymi nigdy nie rozmawiano o tym, jak się dotykać, gdzie się dotykać, co wolno i czego nie wolno, to jak najbardziej to pomieszanie będziemy mieć. Ostatnio prowadziłam szkolenie też dla rodziców zastępczych akurat i wśród których są dzieciaki z niepełnosprawnością intelektualną i jedna pani mówiła o tym, że jej 16-letnia wnuczka zaczęła ją całować w taki sposób w usta. I to jest takie zachowanie typowe dla dzieciaków do 6 roku życia. Czyli zobaczcie Państwo, a tam długo, długo nic. W dzieciństwie nic, nie było żadnych zabaw, nic nie było. Potem w tym okresie, myśląc o rozwoju seksualnym, kiedy nie mamy żadnych trudności, w okresie latentnym też nic. I potem okres dojrzewania i pojawiają się zachowania tak naprawdę z kawałka trochę dziecięcego eksperymentowania, a trochę już nastoletniego pobudzenia. Nie? I mówię Państwu o tym po to, żeby możemy właśnie widzieć dopiero jakieś objawy zachowań seksualnych u tak naprawdę dorosłych osób, nie? Choć one mogą być dla nas bardzo nieadekwatne i raczej spodziewalibyśmy się ich u małych dzieci, nie? Ale przez to, że dana osoba indywidualnie funkcjonuje, ale również w żaden sposób nie była wspierana w tym, żeby jakoś ten temat poruszać, to my możemy widzieć te dysproporcje. Jak również te stadia mogą się ze sobą mieszać.
No i rozwoje tych etapów psychoseksualnych mogą się pojawiać z opóźnieniem. Ja się odnoszę do takiej matrycy rozwoju psychoseksualnego, ja tego już dzisiaj nie wrzucałam tak bardzo szczegółowo, trochę o tym powiem, ale odwołuję Państwa do literatury, bo wiedza na temat zwykłego rozwoju psychoseksualnego jest ogólnie dostępna i Państwo ją możecie czytać po to, żeby rozumieć, jak ten rozwój przebiega i tropić zdrowe objawy właśnie tej seksualności u swoich dzieci, swoich podopiecznych. Natomiast to, z czym Wy się prawdopodobnie spotkacie, to z tym, że to jest właśnie poprzesuwane, że to nie idzie typowo, natomiast te zachowania będą, tylko na przykład później, nie? Okej. To, co jeszcze możemy zauważyć jako taką specyfikę, to że u młodzieży i dorosłych potrzeby i ich zachowania właśnie są właściwe często dla tego stadium dziecięcego. Na przykład możemy widzieć dorosłe albo nastoletnie osoby, które są przygnięte do matki, które obłapiają innych dorosłych, albo są takie uwodzące, czy jakoś właśnie nieadekwatnie się rozbierają przy nas. I możemy to znowu rozumieć jako przesunięcie z tego okresu dziecięcego, ale zawsze ja mam taką lampkę czerwoną, która mówi, zbadaj kontekst, bo to też są zachowania, tylko oczywiście nie chciałabym teraz pójść w inny temat i nie chciałabym, żeby to było tak jeden do jednego zrozumiane, ale jeśli jakieś zachowanie jest natarczywe, uporczywe, bardzo nieadekwatne, edukujemy, badamy kontekst i tu nic się nie zmienia, to i jeśli to dotyczy właśnie na przykład takiego przekraczania czyichś granic, czyjejś intymności, stałego obłapiania, dotykania narządów płciowych innych osób, to możemy też jako hipotezę sprawdzić, czy nie doszło do nadużycia seksualnego, nie? Ale to mówię o tym z dużą ostrożnością, bardziej po to, żebyście Państwo o tym wiedzieli, że to jest jedna z hipotez, nigdy nie stawiana na początku, nie? Zawsze musimy znać kontekst tego, co się z dzieckiem czy z nastolatkiem dzieje. Okej. A o której ja zaczęłam? Bo chciałabym się trzymać czasu. Ktoś to sprawdził? No to dobra. To jak będę się zbliżać, to za 5 pierwsza, to proszę o sygnał, dobra? Że już jestem za 5 pierwsza. Wtedy przyspieszę. Dobra. I to, co jest też specyficzne u osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, to to, że ta siła hamulców psychicznych, czyli widzi po prostu takie zdolności do odraczania swoich potrzeb, do jakby wytrzymania czasu bez gratyfikacji jest niższa. W związku z tym my możemy widzieć pewne rozhamowanie, to co nam się też pojawiło w tych Państwa głosach na początku, które bardzo często oczywiście wiąże się z tym, które możemy łączyć raz z jednej strony z tym, jak poznawczo funkcjonuje dana osoba, a z drugiej strony zawsze do sprawdzenia jest to, czy ona w ogóle była kiedykolwiek edukowana, jakie są normy społeczne, co to są intymne zachowania, prawda? I jak ona powinna w tych normach próbować się wyrobić, nie? A jak to będzie u osób w spektrum autyzmu sensu stricte? No, jak widzicie Państwo, ja tu nic z zachowań seksualnych nie wypisałam, bo właściwie to, co diagnostycznie weźmiemy w obszarze różnych szeroko rozumianych trudności komunikacyjnych i trudności związanych z wzorcami zachowań i czynności powtarzalnych, to właściwie my tutaj wszystkie te zachowania możemy sobie, powinniśmy obserwować, czy jakieś trudności, które się pojawiają pod kątem tych zagadnień. Czyli na przykład, nie wiem, jeśli mamy osobę, która się dziwnie masturbuje w taki sposób, jakoś samouszkadzający, no to my też potrzebujemy zrozumieć, dlaczego ona to robi, czy to ją pobudza sensorycznie i dlatego w taki sposób tę masturbację wykonuje, czy przypadkiem jest tak, że nikt nigdy nie pokazał jej, że mogłaby inaczej. Więc jeśli chodzi o tą kwestię związaną ze spektrum autyzmu, to te zachowania seksualne spokojnie do każdej z tych osi możemy sobie dołożyć i one będą o tyle specyficzne, o ile, znaczy zgodnie z zasadą, jaką funkcjonuje nasze dziecko, nie? Zaraz sobie pójdziemy też jeszcze dalej do masturbacji. To, co jest jakoś ważne, takich bardzo ogólnych zadaniach rozwojowych wszystkich dzieci, w tym też tych naszych, o których my tu rozmawiamy, to na tym etapie wczesnodziecięcym dziecko stoi przed takim rozwojowym zadaniem, aby kształtować swoją tożsamość płciową, czyli wiedzieć, czy jestem chłopcem, czy dziewczynką, jak wyglądają dziewczynki, jak wyglądają chłopcy, zatem jak są też anatomicznie zbudowani, jakie mają części ciała i proszę Państwa, jak te części się nazywają. I nie muszelki, fryteczki, pisiolki i jakieś tam jeszcze inne wynalazki, tylko penisy,
siusiaka jeszcze przeżyła małego dziecka, chociaż jestem ostrożna, dlatego że my jesteśmy w grupie dzieciaków, których trudno jest przeuczać. Więc nie ma sensu wprowadzać w dzieciństwie siusiaczka, a w nastoletniości penisa. Warto od początku uczyć, że jest to penis i że on po prostu służy do sikania, prawda? Bo małe dzieci tak się uczą. Więc penis służy do sikania. Nastolatek też ma penisa, służy on do sikania i oczywiście służy jeszcze do innych rzeczy, o których edukujemy już później te nastolatki. A u dziewczynek tu jest zawsze trudniej, bo te żeńskie narządy płciowe, tam mamy więcej struktur, mamy warty stromowe, zewnętrzne, wewnętrzne, ogólnie to wszystko się nazywa stromem, mamy wejście do pochwy i tu potrzeba zdecydować, jak to mówimy. Coraz więcej wchodzi do literatury słowo cipka, które jest i w książeczkach dla dzieci i ja tak wzruszam ramionami, bo mnie ona jakoś tak nie do końca pasuje, w takim sensie, że jest fajne dla dziewczynek i jest takie miłe, ale odchodzi. Więc lepiej że w ogóle jest jakieś słowo inne niż brzoskwinki, kaczuszki i pupa z przodu i z tyłu. Więc tak, pupa jest wszędzie u dziewczyn, więc już cipka jest lepsza. Generalnie rozchodzi się o to, żebyście Państwo znaleźli dla siebie słowo, nawet jeśli to będzie pochwa. My jako dorośli wiemy, że pochwa to jest narząd wewnętrzny, ale to nieważne. Ważne jest to, żebyście nauczyli córkę, dziewczynę, waszą podopieczną jednego słowa, którym będziecie się z nią posługiwać, najlepiej jak najbardziej zbliżonemu jednak anatomii. Może być to pochwa, vagina, to też jest pochwa, tylko vagina, ale ona wchodzi w języku polskim, ostatnio wchodzi też wulwa, nie? Więc generalnie, czy będziecie mówić cipka, pochwa, vagina, wulwa, niektórzy mówią wargi i tyle, to też jest okej. Ważne jest to, żebyście Państwo się dogadali ze sobą, jak się porozumiewacie i nauczyli tego określenia swoje dziecko. I jeszcze taka informacja, że proszę mi wierzyć na słowo, chociaż są na to badania, że te nazwy narządów płciowych, one znowu tylko nas przerażają, w szczególności jeśli chodzi o małe dzieci, bo co nam wyskakuje przed oczami? Seks. Jak tu mówić penis do sześciolatka, jak przecież ma przed oczami współżycie seksualne, nie? No nie, że dla dzieci to nie ma znaczenia, drodzy Państwo. Dla nich czy kolano, to tak jak uczycie, kolano, ucho, oko, to nie ma emocjonalnego znaczenia. Jeśli Państwo wprowadzacie nazwy narządów płciowych bez emocjonalnego znaczenia, nie krępujecie się po kątach, nie mówicie, Dawida, no to dla dziecka to będzie zupełnie normalne. Natomiast jeśli Wy w sobie rozpoznajecie kłopot, co naprawdę możecie go mieć, bo potrzeba sobie powiedzieć to ileś razy, dogadać się samej ze sobą, jak ja chcę się zwracać do tego dziecka w obszarze narządów płciowych, poćwiczyć. Naprawdę mówię o tym z takim szacunkiem też dla samych siebie, nie? Że jakby, wiecie, nie forsujmy się, nie wymagajmy od siebie nie wiadomo czego i im bardziej będziemy świadomi tego, że coś jest dla nas trudne, tym mamy większą szansę z tym popracować i nie przekazać temu dziecku, że wstydzę się twoich narządów płciowych, bo to my jesteśmy tymi, którzy nadają znaczenia emocjonalne tym słowom, a tym samym temu, jak dziecko będzie przeżywało swoją seksualność, nie? Więc podsumowując ten długi wywód, dla dziecka nie ma to znaczenia, ma to znaczenie w naszych duszach. To, co dzieci muszą jeszcze na tym etapie na pewno się uczyć, to rozpoznawać różne emocje. Ja czasem konsultuję w gabinecie rodziców małych dzieci, którzy przychodzą z jakimś obszarem trudności w obszarze seksualności, najczęściej właśnie z masturbacją, że w ogóle ona jest. No i przy okazji opowiadają o różnych trudnych zachowaniach, że na przykład syn krzyczy, a coś tam i ja mówię, a czy pani próbowała nazwać jego uczuć i co mam z tym robić? Mówię, no a czy pani spróbowała chociaż tak jakoś opisać, no że widzę, że jesteś zły. Mówi, tak? Do niego też? Bo ja mam zdrowie dziecko, do niego tak mówię, ale do tego syna nie. No więc drodzy Państwo, tak, to się nazywa mentalizacja. Dzieci te z natury rzeczy, o której my rozmawiamy, z ich trudności związanych i z koncepcją umysłu, czyli tego, jak rozumiem świat i rozumiem siebie, nie opiszą sobie same, że to pobudzenie, które teraz czuję, jak mi zabrał Franek zabawkę, nazywa się złość. Jak my tego mu nie powiemy, czy jej, to samo tego nie zrobi, nie? Przy okazji się tego nie nauczy. I to jest nasze zadanie w ogóle na cały ten etap, poza różnymi innymi usprawnieniami, które dajemy naszym dzieciom, które są absolutnie im niezbędne, żeby rozwijać ich inne funkcje,
to również ten rozwój emocjonalny, między innymi to znaczy, że my uczymy o emocjach, nazywamy i tak dzieci się uczą o emocjach, że najpierw się uczą poprzez to, co rodzic odzwierciedla, to, co dorosły im przekazuje na temat tego świata, potem to uwewnętrzniają i są w stanie tym językiem mówić do siebie. My mamy dzieci, którym jest to szczególnie trudno robić, co nie znaczy, że możemy to odpuścić, bo one jednak czują bardzo dużo i są w tym super zamieszane, co jest czym. Oczywiście normy. I tutaj od małego trenujemy to w dużej mierze, gdzie na przykład mogę chodzić nago. Jakie to są miejsca, w których ja mogę przebywać bez bielizny? W ogóle, gdzie, które miejsca w ciele to są miejsca intymne, a które to są miejsca publiczne? Nie, czy tylko dłoń nie jest miejscem prywatnym, się witamy przez uścisk dłoni, ale genitalia tak. Czy na przykład miejsca, które zasłaniamy strojem kąpielowym, to są miejsca prywatne. Łazienka to jest miejsce prywatne, nie? Że i różnych takich, to już jakby, ja nie będę podawała, wiecie, konkretnej ścieżki, w jaką to musimy zrobić, bo Państwo macie różne dzieci, one potrzebują różnej procedury, prawda? I różnego ułożenia tego w taką definicję dla nich i też możliwą do zrealizowania w Waszych warunkach, nie? Czy to jest w przedszkole, czy potem to, co można przenieść na dom. Natomiast zasada jest taka, że dzieci muszą wiedzieć, gdzie jest miejsce prywatne, gdzie jest miejsce publiczne i w związku z tym, jakie części ciała są intymne, a jakie nie są. W związku z tym, kto może mnie dotykać, gdzie i jak, prawda? Że to jest cała praca do zrobienia i oczywiście to nie znaczy, że my to zrobimy jeden raz, tylko to jest, a to Państwo to na pewno wiecie, że to jest cały czas to samo od nowa, od nowa, od nowa, nie? I co znaczą pierwsze seksualne doświadczenia na tym etapie rozwoju? Głównie to, znaczy no, to nie jest jednolite, ale jak myślę sobie o takich malutkich dzieciach, to jest kontakt cielesny z rodzicem, pielęgnacja ciała u tych dzieciaków między 4 a 6 rokiem życia, pojawia się masturbacja, pojawia się oglądanie narządów płciowych nawzajem ze sobą, okej, różne zabawy, doktora, badanie, sprawdzanie, wszystko, wykwit tych zachowań. U dzieciaków, o których my rozmawiamy, możemy tego nie widzieć, ale możemy to zobaczyć trochę później na przykład, nie? Czyli możemy mieć to przesunięcie stadium rozwoju seksualnego. Co dziecko musi wiedzieć w tym okresie? Zbierając, jeszcze raz, budowa anatomiczna z uwzględnieniem nazewnictwa. Skąd się wzięłam, czyli mity na temat poczęcia, żadne bociany, kapusty, już chyba tak się nie mówi nawet, ale jakby to jest też czasem trudne, jak powiedzieć dziecku, jak doszło do tego połączenia komórki jajowej z plemnikiem. Dzieci na początku potrzebują wiedzieć mało, w formie łatwej opowieści, do tego mogą się Wam przydać też te proste książeczki dla dzieciaków, które są teraz pisane i fajnie to robią. I potem w miarę rozwoju dziecka i tego, jak będziecie widzieli, jak rosną jego kompetencje do rozumienia świata, doszczegóławiamy, nie? Ale tutaj potrzeba tą wiedzę przekazać i może być też tak, że właśnie dzieci, bo ja też mówię o tym, że naturalnie w rozwoju przychodzi taki etap pytania. Powiedzmy ten 4 rok życia to jest taki czas, kiedy dzieci pytają o wszystko, jak jest zbudowany kaloryfer, z czego powstało koło, ale również skąd się wziąłem i co to jest to między nogami. Więc tu są pytania po prostu wszelkiej masy, nie? Dzieci sobie nie oddzielają, że o, seksualność to jest coś, o czym nie rozmawiamy. Jest to normalna, zwyczajna część naszego ciała, tak jest ciała, życia, więc fajnie tak na nią patrzeć, a dzieci naturalnie tak ją odbierają do momentu, kiedy my czegoś nie zepsujemy, nie? Więc tak, ta wiedza na temat prokreacji w dostępny sposób jest potrzebna dzieciom. Właśnie o tych zabawach seksualnych i normach, czyli na przykład, że opowiem Państwu przykład jednej z mam, która opowiadała o swoim 4-letnim synu, z którym i z ich psem była u weterynarza, no i pies miał gorączkę, więc miał mierzoną temperaturę. Psom się mierzy temperaturę w odbycie, no tak się mierzy psom temperaturę. No i ten chłopiec przyszedł do domu, bawił się z koleżanką i nagle mama słyszy takie oła, wybiega do tego pokoju, patrzy co się stało, a syn mierzy temperaturę koleżance. Tak jak była ona mierzona psu. No i wiecie, dobrze jest nie zrobić z czegoś takiego afery, bo to nie była intencja krzywdzenia, to było po prostu przekopiowanie wiedzy. Natomiast potrzeba takiej naszej życzliwej informacji. Słuchaj, to boli koleżankę, tak nie robimy, tak mierzymy temperaturę tylko psom, nie? I to jest nasza interwencja na tym etapie, jeśli to zachowanie jest niepowtarzalne,
wiecie, rozumiecie to, że wiem, z czego wynika, nie? I mówię wam o tym po to, ponieważ dzieci tak się bawią i to jest normalne, nawet jeśli teraz w pierwszym momencie, może nie, że jestem mierzeniem temperatury, chociaż to pokazuje, że tak, że po prostu jest pomysł, jest działanie, nie? Ale potrzebują od nas wiedzieć, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne, jak się możemy bawić, gdzie się możemy bawić. Możecie oglądać swoje ciała, ale w pokoiku na przykład nie, że to jest też, to jest właśnie ta forma edukacji. Właśnie kogo przytulać, kogo mogę pocałować, to jest okej. Wiedza na temat molestowania seksualnego, i tu znowu nie chodzi o to, że my siadamy i mówimy małemu dziecku: słuchaj, molestowanie seksualne to jest to, to, to i to. Oczywiście nie. Bardziej chodzi o to granice, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy. Właśnie te, wiecie, po to są nam te intymne części ciała, nie? Ta wiedza, że właśnie to są tak naprawdę zagadnienia edukacji seksualnej i to wszystko jest tak zbudowane, że jak zrobimy je bez jednego, nie robimy drugiego. No bo jak mówić o bezpiecznym dotyku, jak dziecko nie wie, gdzie są jego części intymne i dlaczego one są intymne, nie? Że łatwo jest dziecko nastraszyć i powiedzieć mu: chowaj, chowaj, chowaj. Ale nie o to nam chodzi, żeby dziecko się bało, tylko żeby dziecko to rozumiało, nie? I żeby mogło też zareagować, zwiększamy w ten sposób szansę dziecka na zareagowanie, gdyby miało dojść do jakiejś sytuacji przekraczającej. Oczywiście to nie znaczy, że dzieci mają szansę się ochronić przed nadużyciem, bo nie mają, bo są dziećmi, ale edukacja z naszej strony jest formą profilaktyki, nie? Tego, że dziecko zareaguje, że jeśli my uczymy dziecko, słuchaj, nikt poza na przykład mną i kimś, to musicie Państwo zawsze włączyć na przykład osobę, która zmienia pielucha dziecku, nie? Do tych osób zaufanych, nie? Kto może Ciebie widzieć nago, nie? Dlatego ja nie podaję tutaj takiej jednej wskazówki, bo Państwo musicie to przerobić na swoje podwórko. Ale ta wiedza jest dzieciom potrzebna. Oczywiście uczucia, jak je okazywać, jakie one są, tak. Tożsamość płciowa, czyli to, że możemy, znaczy, że staramy się dziecko wspierać w rozwoju płci. Często jak mamy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, na przykład ruchową, prawda, to mamy fokus na tym, że trzeba usprawniać. Oczywiście, że tak. I czasem ja słyszę coś takiego: pani, ale ten dres, on musi być ten dres, od małego do dużego, dres. Dobra, niech będzie dres, ja rozumiem, nosi pieluchę, fizjoterapia, jasne, to jest najwygodniejsze, a nie tam, nie wiem, jakieś spodnie, czy guziki, czy coś. Okej, ale kup chociaż taki dres, drogi rodzicu, który będzie fajny, który będzie podobał się tej dziewczynie, temu chłopakowi, który podkreśli męskość, kobiecość. Wiecie, że miejmy też to na uwadze, że spinka na przykład, albo jakaś fryzura, którą dziecko chce, że to jest ten kawałek, w którym on może swoją płciowość, kobiecość, męskość wyrażać i jak najbardziej to jest okej. Okay. Podobnie z zabawkami, że fajnie by było, żeby dzieci miały też czasem zwykłą lalkę albo zwykłego misia, a nie tylko zabawki usprawniające motorykę małą, nie? Że rozumiem, że czasem się po prostu na tym jakoś możemy zafiksować, a te drobne rzeczy to są właśnie te kawałki wspierania rozwoju psychoseksualnego. Co z tymi nastolatkami? To z grubsza wiemy, że to jest czas, w którym wybuchają hormony, więc wszystko, co się wiąże z biologią, jest ważne. Ciało wchodzi w nowy wymiar, prawda? Staje się zdolne do prokreacji, ale też pojawiają się nowe wyzwania, które się z tym łączą. Na pewno ważny jest w ogóle etap kształtowania tożsamości, czyli w ogóle ja. Mamy tutaj bunty, z których się cieszymy, jak się dzieci buntują, bo to znaczy, że one w ogóle mogą wyrażać złość, to znaczy, że będą mogły się separować, to znaczy, że jest jakaś większa szansa na autonomię. Więc to fajnie, jak mają swoje zdanie i nie chcą się Wam tylko przypodobać. No i jak najbardziej poukładanie sobie wszystkiego w relacjach. I co ta młodzież musi wiedzieć? I to jest też tutaj, drodzy Państwo, szczególnie ważne, jak właśnie mamy dzieciaków, którym dzisiaj poświęcamy tą konferencję, że o zmianach, które będą się wiązały z dojrzewaniem płciowym, my musimy im mówić dużo szybciej, nie wtedy, kiedy nadejdą. Bo to będzie szok, bo to będzie lęk, bo trzeba będzie nauczyć tą podpaskę zakładać, prawda? A wiecie, że potrzeba treningu więcej, prawda? Że trzeba czasu na uczenie się tej podpaski. Więc, nie wiem, 9., 10. rok życia to jest dobry moment, żeby uczyć o tym, jakie zmiany niebawem nadejdą, jak się będzie zmieniało Twoje ciało i już trenować. Na przykład dziewczynki mogą nosić wkładki higieniczne, nie? A potem przejdziecie na podpaskę, że to jest już ten moment, w którym włączamy te obszary do naszej edukacji. U chłopaków na pewno bardzo ważna jest cała ta wiedza związana
Aha, jeszcze o tym zdrowiu, tak sobie wykrzyknik mi postawiła, bo to, co jest ważne, to żeby dać taki przekaz dziewczynom, że to, że masz miesiączkę, to jest objaw zdrowia, nie choroby. Jesteś zdrowa, super, super, ekstra, kciuki w górę, nie? Świetnie, stajesz się kobietą, a nie, że o matko od rana, prawda? Że one też się same boją bardzo często, więc jak my powiemy to świetnie, wszystko z tobą dobrze, to też daje to taki im sygnał do budowania pozytywnego stosunku do własnej cielesności. Chłopcy na pewno muszą mieć wiedzę na temat erekcji, wytrysków i tutaj jest dużo kłopotów w takim znaczeniu też dla nich, ale pewnie dla państwa, no bo okres dojrzewania charakteryzuje się tym, że erekcje penisa pojawiają się często i kiedy chcą, czasem bez szczególnego pobudzenia z zewnątrz. I tutaj na pewno chłopcy potrzebują też takiej pomocy w tym, jak sobie z tym radzić, nie? Gdy jestem w sytuacji, w której nie mogę się masturbować, zakładając, że mogę w ogóle to odraczać, prawda, jak tam się zakryć. To jakby tutaj w tym obszarze na pewno potrzeba wsparcia i pomocy. Wiedzy też o tym, że będą nocne wytryski, czyli polucje. I to jest ważna wiedza, ponieważ chłopcy bez względu na to, jak funkcjonują, bardzo często myślą o tym, że oni zasikali się w nocy i potrzeba im jasno mówić i pokazywać na obrazkach. Zaraz powiem Państwu, co Państwu do tego polecam. Że są polucje nocne, jak to wygląda i że jest ok, po prostu co musisz z tym zrobić, nie? Czyli wstać, przebrać się rano, umyć się, nie? Że to jest ok, nie? Że to jest taki objaw dojrzewania. I znowu wiedza na temat części intymnych, jak najbardziej tak, higiena, jak dążymy do tego, żeby dzieci myły się same, oddajemy im tą sprawczość, jeśli oczywiście mają sprawne dłonie. Wizyta u ginekologa, to nie jest tak, że okres dojrzewania jest powodem do pójścia do ginekologa, bo nie, ale jeśli nas coś niepokoi, prawda, że ta miesiączka nie jest bardzo bolesna, bardzo obfita, to tak, albo przychodzi bardzo późno, albo bardzo wcześnie, to też. Ale też może być ta wizyta u ginekologa, może być też taką, to myślę sobie już tutaj na przykład o starszych dziewczynach, nie, 17, 18, że to jest w ogóle fajne wydarzenie, żeby pójść, zobaczyć, jak wygląda taki fotel, nie? Że w ogóle po co się do tego ginekologa chodzi. Oczywiście to wszystko oznacza, że my musimy bardzo dużo pracy zrobić przed, nie? Przygotować, poopowiadać, pouspokajać, powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Wszystko, co Państwo robicie w innych obszarach życia swoich podopiecznych, to samo robimy w obszarze zdrowia psychoseksualnego, nie? Kwestia płodności, czyli właśnie też tej wiedzy o cyklu miesięcznym, zapłodnieniu i antykoncepcji. To już powiedziałam trochę przy tych polucjach, mamy napięcia seksualne i masturbacja. Myślę, że ja dzisiaj zdążę trochę chyba tylko więcej o masturbacji, więc zresztą zobaczę, jak to tutaj pójdzie. Bo masturbacja jest takim zachowaniem, które dostarcza też wiele zakłopotania nam, nie? Co my mamy robić, jak mamy reagować, czy pozwalać, czy nie pozwalać. To ja sobie pójdę. Okej, może zatrzymam na sekundę myśl o masturbacji. I pójdę do tego, patrzę już na czas, jakie mamy, generalnie jakie zachowania z obszaru seksualności człowieka uznajemy za trudne, kłopotliwe i to z pozycji rodziców i z pozycji kadry, która wspiera dzieci. No i właśnie jednym z nich są kwestie związane z dojrzewaniem płciowym, bo nie wiemy, jak to robić, potrzeba tutaj sporo edukować. No i że w ogóle to dojrzewanie czasem też, ja spotkam się czasem z takimi sytuacjami, kiedy to jest tak podawane nawet rodzicom przez pracowników, jakby to było coś złego, nie? Że no, pani syn już dojrzewa. No, a raczej chodzi o to, super, pani syn już dojrzewa, to jest objaw zdrowia. Pomyślmy, jak go w tym wspierać, jak panią w tym wspierać i co możemy zrobić wspólnie, żeby to miało sens, to co wy robicie w domu i to, co my robimy w placówce, nie? Więc w tym kontekście, ale jest to wyzwanie, bo potrzeba zrobić sporo pracy wokół tego. Zachowania autoseksualne, czyli masturbacja, przejawy seksualności u małych dzieci, to różne zabawy między dziećmi, o których tak bardzo króciuteńko powiedziałam, jako takie zajaweczkę. Kwestia naruszania granic i innych osób, ich intymności, czyli właśnie to dotykanie,
bez przyzwolenia, nie? Czy wchodzenie do łazienki jeden za drugim, albo zaglądanie innym do łazienki. Kwestie związane z rodzicielstwem, to szczególnie u tych starszych nastolatków, które mówią, że wezmą ślub albo że chcą być rodzicami. I tutaj też czasem stajemy przed takim dylematem, no to właściwie co zrobić. Ja mam historię, taka mama opowiadała, no to mówię z tym, że sama się wkopała. Ponieważ gdy jej syn był młody, to pytał, kiedy on będzie mógł mieć ten seks i tą dziewczynę. I ona, mama mówiła, no jak będziesz miał 25 lat i weźmiesz ślub. No i chłopak dobił do tego wieku i pyta mamę, mamo, no to kiedy ja będę mógł mieć seks i wziąć ślub? A mama mówi, nie wiesz co, teraz to już jesteś za stary. No i wszystkim. I chłopak nie miał momentu, w którym mógłby pomyśleć o tym, jak on mógłby się realizować w parze. Ta mama dzieliła się tym z takiego kawałka, mówiąc o tym, że no naprawdę uważajmy, co my mówimy tym dzieciom, bo te dzieci dorastają w pewnym momencie i przypomną nam nasze słowa. I oczywiście, wiecie Państwo, no, za tym stoi taka opowieść, że nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić i trochę odsunęła temat na później, a temat już dorósł i trzeba by jakoś się tą sprawą zająć, nie? Bo to czasem też osoby z niepełnosprawnością terytorialną bardzo często słyszą to, że seks będą miały dopiero jak wezmą ślub, a ślubu nigdy nie będą miały. I to jest oczywiście to jest trudne, to są te dylematy, jak rozmawiać na ten temat, jak wnosić te wątki, bo czasami rodzice mówią o tym, że, no, że ja nie chcę, żeby moja córka lub syn cierpieli, żeby doznali zranienia, bo zostaną odrzuceni. A ja sobie myślę wtedy, a czy my nie doznajemy odrzuceń i zranień i czy to nie jest element w ogóle bycia w relacjach, że przeżywamy zranienia, że jest nam przykro, że tęsknimy, że cierpimy. No jest to element życia, nie? I jakby on raczej nie ominie nasze dzieci tylko dlatego, że mają jakieś trudności. 5 minut, dobra. Kwestia pornografii, jak najbardziej to też jest ważny temat. Zawsze warto sobie, jak pojawia się jakieś zachowanie, które uznamy za problematyczne, czyli na przykład z tamtej listy, to musimy się zapytać, kto ten kłopot ma. Czy my, i patrz, z czym mam ja kłopot, czy rodzic, czy ta osoba ma kłopot i o co w tym kłopocie chodzi, nie? Pomocna bywa dla nas granica normy seksualnej, czyli ona nam mówi o tym, że dane zachowanie mieści się i ona dotyczy wszystkich, tu nie ma żadnych podziałów. Ono mieści się w normie wtedy, kiedy nie utrudnia wykonywania zadań rozwojowych, czyli tych, o których, z danego etapu dziecka, nie? Że jeśli to jest dziecko wczesnoszkolne, to musi pójść do szkoły, nawiązać relacje itd., itd. No i załóżmy, że jest to masturbacja, to zachowanie, które nas martwi. I jeśli ta masturbacja, oczywiście zaraz jeszcze będą troszeczkę więcej szczegółów, ale załóżmy, że jeśli ta masturbacja nie przeszkadza temu dziecku w podejmowaniu innych jego wyzwań rozwojowych, no to jest okej, okay, bo nie mamy takiej normy, która by mówiła 5 razy dziennie jest zdrowie, a 10 to choroba. Nie ma ilościowej normy co do masturbacji, właśnie są te jakościowe czynniki, które my bierzemy pod uwagę. Czyli na przykład, czy nie utrudnia wykonywania zadań rozwojowych, nie ogranicza możliwości funkcjonowania psychospołecznego, mieści się w repertuarze zachowań typowych dla wieku, posiada cechy dobrowolności, jest pozbawiona agresji, nie uszkadza zdrowia i życia i nie wykracza rażąc poza normy grupy. Czasem zdarza się tak, że na przykład nastolatki masturbują się w taki sposób, że są wykończone, że robią to 20 razy dziennie, są umęczeni, spoceni, zmaltretowani, tak? I narząd płciowy też jest obolały. I to już przekracza granice normy seksualnej. To zobowiązuje do tego, żeby rozpoznać, co się dzieje, czemu się tak masturbujesz, jakie są powody tego, że tak intensywnie. Czasem jest tak, że na przykład osoba nie wie, jak skutecznie się masturbować, czyli jak masturbować się tak, aby mieć wytrysk, jeśli to jest chłopak, i orgazm, nie? I tutaj znowu to jest takie wyzwanie przed nami, jak nauczyć, jak pokazać prawidłowy wzorzec masturbacji, takiej, która zaczyna się, ma swój środek i ma swój koniec, nie? I że w szczególności chłopcy ze strachem autyzmu, oni bardzo potrzebują wiedzieć, że po wytrysku już jest koniec, że nie ma nic więcej, że lepiej nie będzie, nie? Że na tym się zatrzymujemy. Więc widzicie Państwo, jak wiele my musimy zbadać rzeczy, które wpływają na to, co my widzimy na zewnątrz, czemu to jest takie, jakie jest. Przypomina sobie też taką opowieść pani z jakiegoś szkolenia, która
właśnie mówiła o nastolatku ze spektrum, który wchodził na przerwę do toalety i wychodził z tej toalety cały mokry, wodą zalany. No i co się okazało, to pani poszła go podejrzeć, czy znowu go jakoś zbadać, co tu się dzieje z nim. No i on, drodzy Państwo, masturbował się o spłuczkę. No i ta spłuczka go zalewała wodą. No i to, co trzeba było wprowadzić, to to, żeby go nauczyć, jak masturbować się inaczej, nie? Przeuczyć go, pokazać mu, jak jest dla niego bezpiecznie i zdrowo, kiedy może to robić, ile może to robić. Czasami właśnie w przypadku nastolatków ze spektrum bardzo jest ważny ten czas, że potrzebujemy tutaj oczywiście znowu trochę być takimi detektywami, czyli wiedzieć, jak to zachowanie przebiega, pokazać sobie z naszym uczniem. Mniej więcej powiedzmy, na przykład masz 2 minuty czy 3 w łazience, za 3 minuty zapukam, to będzie znak, że koniec, nie? Jeśli oczywiście wiemy, że on w tym czasie zdąży tą czynność wykonać, że ten czas też jest potrzebny, bo właśnie ci nasi uczniowie podopieczni czy dzieci z tym mogą mieć kłopot, nie? Że potrzebują wtedy takich granic z naszej strony. Forma kliniczna, to już powiedziałam. Kogo dotyczy, musimy bardzo dobrze rozpoznać to zachowanie. Patrzę jeszcze, co takiego ważnego jest o tej masturbacji. Tu badania, nie będę Państwu czytać badań, generalnie one wszystkie mówią, że wszyscy się masturbują. Że i osoby ze spektrum, i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tak. Bo masturbacja z punktu widzenia zdrowia seksualnego, psychicznego, czyli medycyna, psychologia, seksuologia, mówią, że masturbacja jest bardzo zdrowym, jest jednym ze sposobów rozładowywania napięcia seksualnego zdrowym, nie? I warto też, proszę Państwa, mieć w głowie taką część tej definicji, która jest moją definicją, że często jedynym dostępnym sposobem na życie seksualne Waszych dzieci czy Waszych podopiecznych, nie? Bo oni możliwe, że związki nigdy nie wejdą i nie zrealizują swojej potrzeby seksualnej w relacji z drugą osobą, a mogą to mieć w kontakcie z samymi sobą. Okej. Żeby Państwa może zostawić z jakimś takim... Nie no, chyba nie zostawię Was jakoś więcej, bo myślę sobie, że to jest temat tak naprawdę na rozmawianie jeszcze przynajmniej przez 4 godziny. I myślę, że ja zakończę to takim podsumowaniem, że to, co chciałam bardzo Państwu opowiedzieć dzisiaj, to to, że seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum jest zdrowa, normalna, przebiega według zazwyczaj tych stadiów, przez które my przeszliśmy, ci my, którzy identyfikujemy się jako ci, którzy nie mają różnych deficytów, o których my dzisiaj rozmawiamy. Natomiast to zadanie, jakie stoi przed nami, to po pierwsze edukować w sposób dostępny, taki, który będzie możliwy do przyswojenia przez Wasze dzieciaki, a po drugie wspierać szeroko rozumiany rozwój psychoseksualny. Myślę sobie, że to jest takie zadanie, które stoi przed nami wszystkimi. Powiedziałam część tego, co miałam do powiedzenia, ale myślę, że to jest po prostu za krótko. I może to lepiej zostawić Państwa w niedosycie niż w przesycie, bo to by było ciężkie. Dziękuję bardzo.